A propos Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński odniósł ostatnio, znaczy poniósł porażkę w Sejmie. Jaki plan ma opozycja na te czasy, gdzie widać, że ta większość PiS-u jest bardzo krucha, a właściwie czasami tej większości po prostu nie ma? Czy będzie powrót do tej koncepcji wspólnego kandydata na marszałka Sejmu i próba wymiany Elżbiety Witek, a może kandydata na premiera? Wczoraj w jednym z programów marszałek Zgorzelski powiedział bardzo wyraźnie, jeśli ktoś myśli, że Kaczyński poniósł porażkę w tym ostatnim głosowaniu, to jednak się myli. W mojej ocenie było to świetnie przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że 2 miesiące temu ustawa Hoca, gdzie mieliśmy kwestie i paszportów, i programów proszczepiennych, z pewnością przez opozycję byłaby poparta. Ale Kaczyński spotkał się z grupą antyszczepionkowców i oni mu jasno powiedzieli: panie prezesie, tę ustawę może pan sobie przegłosować z opozycją, ale to już jest koniec większości parlamentarnej dla pańskiego rządu i dla PiS-u. Więc musi pan wybrać. Albo wyrzuca pan ustawę Hoca do kosza i dalej trwamy do 2023 roku, albo przyspieszone wybory. Kaczyński wybrał wyrzucenie tamtej ustawy, a to, co wnieśli do Sejmu, to nie nadawało się w ogóle do żadnego procedowania i myślę, że wiedział także o tym Kaczyński. Ale tę grę, to puszenie piór musiał wyraźnie przeprowadzić. No i dziś wiemy, że nie ma nawet pretensji do tych spisów, którzy za tym nie głosowali. Dwa ważne głosowania zdecydują o tym, czy jeszcze jest Polska Zjednoczona Prawica. To będzie głosowanie nad immunitetem Banasia i to będzie głosowanie w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jeśli te głosowania Kaczyński przegra, to jest szansa na to, że już ten obóz się rozpadnie. Natomiast jeśli te dwa głosowania wygra, to oczywiście będzie trwał do 2023 roku.